Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Oh yeah, to jest Assassin's Creed, ziom. Hej, no siemanko, ludziska. Witam was w specjalnym odcinku Assassin's Creed 3. I wiecie, miałem to nazwać Pograjmy, ale nie, niech będzie to specjalny odcinek, tak. Taki jeden, wyjątkowy, ponieważ chciałem wam pokazać morskie bitwy, jaka jest... A, dobra, niech sobie leci. Ja tu zaraz powiem, żebym miał o czym mówić. Even a pretty sunrise is a bad omen to you, Mr. Faulkner. Where are these raiders? By guessing by God, an easterly course toward the coast. Miss Mandy reports of some British boats gathering somewhere in these rocks, threatening the vineyard. Dobrze, mamy pościg. Tak, wcześniej powtórzyłem sobie znów tą misyjkę. Jak zauważyliście, rok 1775 był? Nie, 75 chyba, tak. O ile się nie pomyliłem właśnie w tej chwili, to by było dziwne. Ah! Ale ich panie rozłupiliśmy. Szybko, szybko! Stój! Chcę wam pokazać tą epicką walkę. Tak, przecudowne to było. Cofnęliśmy się, bo teraz jestem w roku 77. To śmieszne troszkę, bo taki paradoks, bo wcześniej tego w ogóle nie robiłem, tych misji. I wiem, że na pewno się cofnęliśmy w czasie. Chyba 75. Albo 74. Ogółem cofnęliśmy się w czasie o 2 lub 3 lata. No. Także wam chciałem pokazać misyjkę nową. I nowy jakby wcześniej takie urozmaicenie kampanii, czyli trybu single player w Assassin's Creed Revelation było Tower Defense, tak? Prowadziliśmy tam, broniliśmy ogólnie swojej kryjówki i tam dowodziliśmy swoimi asasynami, a tutaj mamy takie coś w Assassin's Creed 3, coś nowego. Pełny żagiel jeszcze dam, tak, żeby przyspieszyć. Tak zwalniamy i tak przyspieszamy, zwijając żagiel i go z powrotem... kurde. Musiałem to zrypać. Rozwijać. Co tu mamy jeszcze? Kurde, czego mi tu... Na początku tak dostali, tam nie obroniłem go i już od razu cała poszła się... Dodatkowy cel się poszedł rypać, także... No trudno. Ma się tego cyla. Dobra, jeszcze... Nie robiłem tego, a jesteśmy już dość daleko. Ja mam sekwencję 9 już. Szybko ładuj. Kurde, i tak dostał. I ten, bałem się, po prostu robię teraz tą misję. Te misje dlatego, że boję się, że potem ich już nie odkryję, bo jest chyba 12 sekwencji w ogólnej całej grze, także... Także chcę to zrobić i wam chcę to pokazać, no. Użyj miny, aby wycelować. Aha. Dobra, tylko ja ich nie widzę, także... Aha, tu są, okej. Dobra, jeszcze. No chybiłem, no co za... Dobra, powolutku. Dobrze, udało się. No i teraz, jak widzieliście, stanęliśmy teraz pół żagiel. I pełny żagiel. Tak przyspieszamy i tak zwalniamy. Także mniej więcej tak to wygląda. Nie, naprawdę, podoba mi się to, epickie to są po prostu walki, jeśli chodzi o to. Oczywiście, może kiedyś zrobię jeszcze takie małe urozmaicenie. Tylko namyśl mi go tam. Nie widzę, bo jest gdzieś z przodu. O nie! Szybko, stój. Tak, jesteśmy na linii ognia, więc go tak rozwalimy. Jak pół żagiel, tylko... Nie widziałem tego nawet.
Ach, i znowu się obiliśmy w mordę. Dobra, może sobie staniemy jednak, co? Tam na wszelki wypadek też rozwalimy. Dobra, dobra. To działko jest epickie po prostu. Jednym strzałem zabijamy całego. Cały statek. Mini statek. Oczywiście będą jeszcze lepsze, bardziej epickie, żeby, że tak powiem, akcje, bo będziemy też walczyć i z dużymi. No to są takie stateczki, no. Na pewno będą też dużo większe, także będzie co oglądać. Nie wiem, czy to jeszcze zrobię, nie jestem pewien. Ale chciałem zrobić, kurczę, asasynka, to wyście nie, nawet nie chcieli. A wspominałem o tym w jubileuszowym filmie, że chcę zrobić. No ale trudno, no nic. Szybko, 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 tego jeszcze, no, och nie, fuck! Szybko, stój, kurde, stój! Nie, nie wierzę! Nie wierzę, ale się wtopiłem. No nie, no, czego ja tak zrobiłem, Solak? Czego tak lamisz? Czego pokazujesz jeszcze to widzą? Wycie piero. Dobra. Teraz będzie epickość, teraz będzie jeszcze lepiej. A, jeszcze raz wal to. Dobra. Pewny żagiel. Zwolnijmy sobie tam, zwolnijmy. Jak to u mnie bywa, przecież zawsze są fajne na... Ach, dostałem. Ale to nic. Dobra, teraz zwolnijmy, teraz, teraz. O, ustawimy się tak epicko będzie. No, 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 no. Ale się ustawili, prościutko pod ostrzał. Dobra, teraz by pasiło cofnąć. Tu jeszcze to rozwalmy, żeby nasz kumpel się nie przewiózł przypadkiem. Tu jeszcze tak. Tu jeszcze tak. Okej. Dobra, teraz chyba... Ale jeszcze nie będziemy rozwijać pełnego żaglu, bo mam ograniczoną widoczność. Także nie widzę, co tam się dzieje. Głupi jestem, wychylam się do monitora, przecież to i tak nic nie da. Hello. Dobra, pełny żagiel przyspieszymy i rozwalimy typków. Ha, 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 minęła nas kula, właśnie dzięki temu, że przyspieszyłem. Jeszcze tego tylko rozwalimy, no, no, no. No i schybiłeś, no jak mogłeś schybić? Dobra, musimy poczekać. O nie, o nie, o nie. Dobra, udało się. Dobra, jeszcze tego, jeszcze to. Tak, na wszelki wypadek. Pół żagiel. Rozwińmy. I dobra, wypływam na otwarte morze, więc możemy sobie odchylić cały żagiel. Pięknie, pięknie. Wow! Ale będzie teraz jadka. Dobra, spróbujemy ich tak wziąć, wiecie. Tylko sobie postanę. Ach, nie, ale to zbiedziłem to, przepraszam was. Gońmy ich. No właśnie, ja wiem o tym. No dobra, ale chciałeś, żebyśmy ich gonili, a teraz, że jesteśmy na złym kursie, mówisz? Ale dobrze, miniemy te klify. Myślałem, że mi papuga tak piszczy. Ej, poczekajcie na chwilkę. To mi dosłownie 2 sekundy zajmie. O, dobra, już jesteśmy. Oczywiście przenośni, jeśli chodzi o te 2 sekundy. Papuga mi wlazła za biurko i musiałem ją wyciągnąć. That lock-off shouldn't be there. Is there?
Dobrze, tylko co ja mam tu ściągnąć? Nie, może, nie. Stój. Bo nie widzę naszych celów. O, jest tu. Są tutaj. Obijają nas. Nie. Dobra, jeszcze tego. Płyńmy teraz. Na pełny żagiel. Chwila nieuwagi i wiecie, co się dzieje. Oj, ciężko wymierzyć. Aha, no tak, możemy jeszcze tak, gdy oni uderzają, to możemy się kryć. Aha, no to teraz powinienem to użyć. No trudno. Nie wiem, czy takich ten rozbijemy? O, rozbijemy. Dobra. Chyba strzelali, tak? Nie. Coś tam przeleciało, ale okej. Obroniliśmy się. Ja dopiero zaczynałem myśleć, jak mi to mogło wylecieć w ogóle z głowy? No powiedzcie mi to. Ja się czasami tak zastanawiam nad tym, jak można czegoś nie pamiętać, co dopiero się widziało. Ale trudno. Skupiłem się na tym, żeby się przywitać ładnie i co. I tak wyszło niestety. Dobra, teraz sobie zrobiliśmy nawrót. Może ich obijemy z drugiej strony, co? No. Tak bym sobie proponował też. I teraz się pięknie odwracać. Już powoli. Dobra, może sobie troszkę jednak zwolnimy. Tak? No dobra. Trafiają jakoś ich tam. Dobra. A jeszcze się. Tak, ustawmy. Dobra, obijamy ich jakoś. To idzie trochę mozolnie, ale... Dobra, nawróćmy teraz w drugą stronę. Fuck. Niedobrze. Uciekajmy. I co? Nie dosięgły nas. Aha. Jeszcze. No chyba sobie żartujecie. Boże, jakie to jest trudne. No rozwalcie to w końcu. Tak, pięknie. I teraz. Jeszcze tu. Niech dostanie. O Boże, nie. To nie tak chciałem. Spieprzać. Nie mówcie, że ten skor... Nie, rób mi tego, proszę. Kuźwa. Nie róbcie mi tego. No i zrobili mi. Ileż można, kurde. No ładnie, miało być fajnie, sympatycznie, miałem wam pokazać jak to wygląda, a tu takie rzeczy mi robią, brzydaki jedne. No dobra, ostatni raz jeszcze spróbujemy. Ostatni raz. Dobra, to my może się nie zbliżajmy aż tak, co? Jak proponuje kapitan. Już tylko sobie troszkę podpłyniemy. O, to ładnie, dostał. Może tak sobie powoli. Dobra, chyba to nie było jakieś szkodliwe bardzo. Ach, dlaczego mi tak zrobiłeś, gro?
No dobra, dobra, niech mu będzie. Dobra, osapmy się może teraz, tak? Bo widzę, że tu nas ostrzeliwują. Nakręcimy sobie pięknie. Dobra, teraz pół żagiel. Teraz się tak ustawmy, żeby ich ładnie ostrzelać. Pięknie! Tak jest! O to właśnie chodzi. A, jesteśmy na linii ostrzału. Nie! Fuck! Nie tam, nie tam, nie tam. Dobra, dostał chociaż dwa razy. Szybko, 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 szybko. Bo widzę, że się kopci. Dobra, spieprzajmy, spieprzajmy. Spieprzajmy. Przepiękne to było. Dobre, dobre posunięcie. Teraz sobie to siód przyspieszymy, ale na pół żaglu jednak. Może tak, 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 tak może. Tak, żeby większość kul. Pięknie. No i tak trzeba od razu, za pierwszym razem. Na pełny żagiel teraz. Ładnie. I zawracamy. Teraz znów. Aha, to tyle. Dobra. That is the problem. What reason would the English have to threaten Martha's Vineyard? It has no strategic value and its people remain peaceful. I fear an influence of a different kind saw to this. Templars. But what they intend, I do not know. Your orders? I need time to piece things together. We set a course for home. Aye, aye. Płyniemy do domu, płyniemy do domu. No to dobra, dobra. To by było na tyle. Taki specjalny odcinek. Pokazałem wam, jak mniej więcej wygląda taki właśnie tryb morski, że tak powiem. Dobra, dzięki za obejrzenie. Jeśli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby ocenić ładnie filmik. Oczywiście skomentować też możecie, jeśli chcecie, oczywiście. I co? I zapraszam do odcinków z Battlefielda. Bo teraz aktualnie tak wyglądamy. O, właśnie. Mamy strój Ezio z Brotherhooda. To chyba dzięki nawet dodatkowi jednemu, który miałem w edycji kolekcjonerskiej. Nie jestem pewien, ale chyba to dlatego dostałem też tą... Tak, chyba dlatego. No, no to dobra. No to dzięki jeszcze raz i co? I zapraszam do moich innych filmów również. Dzięki, pozdrawiam. I do widzenia. Na razie.